Who's that then? Give you one guess. What's up, Michael? Super Alex Hunter. And the legend. Hey, Jim, how's it going? We're working. Oh, yeah, a little performance analysis. This won't take long. Never had that in your day, eh, Jim? These are sick! Ooh. Which one's your favourite? Nice one. And Adidas wants you to wear them. What do you think of that? Amazing! You ever wear these boots before, Alex? No, but all the lads are wearing them. Give them a whirl. If you like them, it'll be a nice little bonus for wearing something you're going to need anyway. Am I right? Right. Anyway, I can see you're busy. I bet be taking... Yeah, I'll let you out. Burly, no-nonsense forward. Brave as a lion. Excellent first touch. 22 goals, 1968-69. Wow. Mint condition. Traded all my other cars for it when I was 8. Was, hoping you'd sign it for me, but, I want you to have it. Oh. Thank you. Eh? He's all right, isn't he? Yeah. All right, put that away. Let's finish on this DVD now. Come here. Look. See what I was telling you before? Yeah, get off. There. Here we go, lads. Good news, gentlemen. You got it. Just be yourself, my friend. Say,
Z Teatru Marzeń słynnego Old Trafford witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj Manchester United gra przeciwko Watfordowi. Drugi już raz Alex Hunter został wybrany do drużyny tygodnia FIFA Ultimate Team i trzeba przyznać, Jacek, jak najbardziej zasłużenie. To tylko potwierdzenie, że ten młody chłopak jest graczem nietuzinkowym, zdecydowanie wyrastającym ponad przeciętny poziom nawet w tak dobrej lidze, bo rzeczywiście dwukrotny wybór to już nie byle jakie osiągnięcie. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś Manchester United. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia biegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Jak widzimy, wyjdą na boisko piątką w obronie, trójką w pomocy i dwójką w ataku. Dużo zależy w tym ustawieniu od gry skrajnych obrońców. Włączają się oni do akcji na skrzydłach w strefie pomocy i nawet w ataku. Muszą jednak uważać na kontrataki rywali. Odsłaniają bowiem w ten sposób skrzydła defensywy. W 2015 roku Old Trafford skończył 105 lat. W tym czasie był świadkiem wielkiej historii. Właściwie stadion został odbudowany niemal w całości po II wojnie, bo uległ zniszczeniu podczas niemieckich bombardowań. Od gwizdka arbitra rozpoczyna się dzisiejszy mecz. Igalo, Roberto Pereira. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Hunter. Blisko pole karne. Centra w pole karne, będzie niebezpiecznie. Manchester United będzie miał okazję z rzutu rożnego. Chris Smalling, strzał, ale daleko od bramki.
Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Schneiderlin. Zdecydowanie ofensywnie teraz Manchester United. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Wybijają teraz do przodu. I będziemy mieli wrzut z autu. Blind. Valencia. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Przy piłce Hunter. Gol, ładny początek. Pierwsza bramka. Petarda tuż pod poprzeczkę. Bramkarz nie miał szans sięgnąć piłki. Uderzył instynktownie i z jakim wspaniałym efektem. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Hunter zabiera się z piłką do przodu. Może spróbować szczęścia. Jest bramka Huntera. Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. 2-0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Blisko już do bramki. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Kapu. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Dobrze, do przodu. Kapu. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Schneiderlin. Kerik. Manchester United naciera. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim... Może zdecydować się na strzał. Rożny dla Manchester United. Piłka opuściła boisko i za chwilę wznowi bramkarz. Popatrzmy, Wayne Rooney. Rooney! Piękna bramka Rooneya! Kto jak kto, ale on potrafi trafiać. Do opieki nad nim powinni oddelegować dwóch zawodników, bo inaczej mogą stracić więcej bramek. Popatrzmy, Jasku, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Dla zespołu, który prowadzi, wygląda to przyjemnie. Jest 3-0. Amrabat. Igalo. No, złe zagranie piłkarza United i przeciwnik ma rzut wolny. Sędzia pokazał mu żółty kartonik. I jak najbardziej zasłużenie. No, już blisko pole karne. Dobra okazja do oddania strzału. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Popatrzmy, Wayne Rooney. Stracili piłkę. Bechrami. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes on each side. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Hunter przy piłce. Atak Manchester United. Może spróbować uderzenia na bramkę. No, zastąpił bramkarza. Trzy-zero. Takim rezultatem kończy się...
Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Złe zagranie gracza United i rzut wolny dla rywali. No, kto przejmie tę piłkę? Right Huntera. Dobre, ofensywne wyjście. Uderza. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Dla Huntera to jest trzecie trafienie w tym spotkaniu. Hat-trick tego chłopaka w takim meczu, jestem pełen podziwu. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Obrona praktycznie nie istnieje, jest 4-0. Roberto Pereira. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Hunter włączył piąty bieg. Dobrze, biega na wolne pole. Strzela! Gol jest, Alex Hunter! Manchester United zasłużenie podwyższa wynik. Jak najbardziej. Przeciwnicy nie radzą sobie dzisiaj z czerwonymi diabłami. 5-0. Obrona w kompletnej rozsypce. To będzie pogrom. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Uderzenie. Piękna interwencja. Manchester United wykonywać będzie rzut rożny. No, nie mogą się przebić. I będziemy mieli wrzut z autu. Martial. Pogba. Zdecydował się na strzał. Fantastyczna dyspozycja bramkarza. Odzyskali piłkę w środku pola. Gwizdek sędziego, Hunter na spalonym. Mata. Gwizdek i mamy rzut wolny. Jak sądzisz, Jacku, czy Alex Hunter powiększy jeszcze dziś swój dorobek bramkowy, czy też zakończy sezon z 18 trafieniami na koncie? Ten młody... Dobra okazja! Świetnie, ależ wspaniale! Piłka opuszcza boisko przy chorągiewce, ale nie będzie rzutu rożnego, lecz rzut z autu. I mamy zmianę w drużynie Czerwonych Diabłów. Sędzia przerywa grę, rzut wolny. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Dobrze, przebił się. Będzie strzelał. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Darmian. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Znakomicie spisuje się Manchester United i ich kibice mają powody do zadowolenia. Trudno się dziwić ich radości. Zespół pokazał świetną formę i wywalczył. Sędzia odgwizdał faul i pytanie, co zrobi dalej? Może zdecydować... A jest! Hunter trafia! To była naprawdę ładnie wypracowana bramka. Po dobrze skonstruowanym ataku pozycyjnym autor bramki przedarł się przez obrońców i przepięknie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.
6-0. Co musi dziać się w głowach przegrywającej drużyny? Do końca meczu 9 minut. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Hunter przy piłce. Blisko pole karne. Ryzykowna, ale udana interwencja. No, strzela! I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Hunter włączył piąty bieg. Uderzenie w stronę bramki. Nie ma gola. I po odbiorze strata piłki. A udało mu się odebrać piłkę. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Right Huntera, może coś z tego być. Jest szansa! Świetnie interweniuje. No i za moment zaczną grę z rzutu rożnego. No i świetnie piąstkuje. Prostopadle, udanie. No, prawie, ale nie opanował piłki. Manchester United wygrywa to spotkanie. Brawo! To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko. No, rywal co prawda nie zawiesił wysoko poprzeczki, ale żeby aż tak zdominować mecz, to trzeba umieć. Może podsumujmy w paru słowach dzisiejszy występ Alexa Huntera. Był bezdyskusyjnym ojcem tego zwycięstwa. Trener na pewno wyściska go w szatni, bo zawodnicy potrafiący samodzielnie rozmontować obronę rywali i jeszcze mający taką skuteczność, to prawdziwy skarb. Nic dziwnego, że idzie po koronę króla strzelców. Any comment on Alex Hunter's performance of late, Harry? Yeah, Alex has been great for us. He's got a lot of potential. He's got a lot of talent. He actually reminds myself of me a little bit. He's been doing very well, and hopefully he can, like I say, keep doing what he's doing and keep working hard. And we're excited.